Łyżka, plac budowy Parku Rozrywki Pomerania Fun Park. Za chwileczkę Filip Korowacki oprowadzi nas po terenie i dowiemy się, co już od 27 maja będzie dostępne dla odwiedzających ten największy na Pomorzu park. No i tu się znajdujemy na tym takim głównym placu przed kasami. Będziemy, mamy 9 stanowisk kasowych, tak? Bo to są po prostu kasy, aczkolwiek najprawdopodobniej 6 uruchomimy, w tym jedną osobną dla zorganizowanych jakichś takich przyjazdów. Tu będzie się zajmował sklepik, taki z pamiątkami, naszymi pamiątkami. Kupiliśmy bilet, wchodzimy, tak? Tu będą brameczki, będzie zaznaczone i idziemy sobie. I to jest główne jakby to, co zobaczymy. Tak, przy samej hali będą sobie stały takie, nazwijmy to namiotami, ale to będą właśnie automaty do gier różne, tak? I one będą takie, tam chyba 3 takie namioty są planowane z tymi automatami. Czyli około 40, tutaj, wzdłuż, tak? Wzdłuż, około 40 urządzeń. Tu mamy restaurację, my to nazywamy karczmą. To jest taka restauracja grillowa, tak? Gdzie tam właśnie potrawy typowo z grilla. Takie właśnie pierwsze miejsce relaksu, gdzie sobie ludzie mogą usiąść z widokiem na całą naszą dolinę. Po lewej stronie zaczynam się tak, ja to nazywam małym amfiteatrem, bo to jest przestrzeń, która no gdzieś mniej więcej około 700 osób może usiąść sobie. Musimy tam podejść na chwilkę. Tutaj, tak, to tak, jest to. No i tu mamy taką przestrzeń, gdzie będziemy prowadzili te programy artystyczne, bo normalnie w ciągu całego dnia pracy Pomerani odbędzie się kilka przedstawień. Nie wiem jeszcze dokładnie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie 6 czy 8, ale to będą jakieś pokazy sztuki magicznych, jakieś żonglerki, jakieś tego typu rzeczy, które będą jakby działy się niezależnie. Tak po prostu będzie program wywieszony, tudzież będziemy mówić tak przez megafony, że za 15 minut odbędzie się pokaz, zapraszamy, kto będzie miał ochotę, sobie siada i sobie ogląda. Ktoś, kto wejdzie, zapłaci. Tak. W tej cenie ma dostęp do wszystkich atrakcji. Oprócz automatów, o których wspominaliśmy. Tak, dokładnie tak. Może sobie wejść o 10 rano, wyjść o 20. Nie ma najmniejszego problemu. Tak. Kupy lecą, tak? To mamy recepcję, tak? I teraz tam się będzie, można wejść od razu, będzie na halę, tak? Zabaw. Mhm. To jest wszystko jeden wielki plac zabaw, tak? Pod dachem. Wypełniony praktycznie po sam sufit, tak? Różnymi urządzeniami, zjeżdżalniami, małpim gajem, basenami z kulkami, też takimi różnymi grami, tak typu wyścigi, nie wyścigi, no tego będzie tutaj mnóstwo, tak? Także to działa cały rok, to będzie funkcjonowało niezależnie od pogody. Tamta cała ściana, ten szczyt, będzie takim jednym wielkim małpim gajem, 25 metrów wysuniętych do przodu. To ja wiem, że ciężko sobie to może wyobrazić, ale właśnie najwyższy element tego szczytu, no tam dzieci będą mogły wejść, oczywiście bezpiecznie, tak, będą mogły sobie spojrzeć w dół, będą mogły się wychylić, że tak powiem, w bezpieczny sposób. No nie wątpię, że wszystkie dzieci będą tak na tyle odważne, żeby tam wejść, bo to już jest wysokość, tak? To jest strefa urodzinowa i tak naprawdę tutaj będzie się znajdowało takich 8 pokoi urodzinowych tematycznych, plus jedna, tak jakby przedzielić tutaj te pomieszczenie na pół, taka jedna sala rodzinna, gdzie wejdzie tam ze 30 osób, spokojnie sobie usiądzie, można zrobić, nie wiem, urodziny dziadka, dziadek zaprosi wszystkich. Tak. Czy to będzie za szkłem, czy to wolna przestrzeń? Tu będzie też ściana i będą szyby, to musi być ze względów pożarowych odgrodzone, ale jakby to wszystko jest tylko przeznaczone na urodziny. Będą pokoje urodzinowe, gdzie dzieci będą mogły sobie spokojnie usiąść, zjeść. Kilka, jak gdyby, tak? Będzie. Tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i toaleta. 6, 7, tak będzie i tu jeden ten duży. Aha, w ten sposób. W ten sposób. Czyli równolegle kilka imprez może. Może się spokojnie, praktycznie w każdym tym małych pokoików 20 osób, tych dzieciaków się mieści bez w ogóle najmniejszego problemu. To są, wszystko będzie przystosowane pod nich, toalety i tak dalej, bo to też jest u nas bardzo ważne, na co kładziemy nacisk, to właśnie na higienę. Systemy na przykład oczyszczania powietrza nad kulkami. My montujemy takie specjalne tutaj system wentylacji, łącznie z tym właśnie, żeby były takie filtry, które będą przefiltrowywały te bakterie, które tam najczęściej się gromadzą. Czasami przychodzą podziębione i temu podobne. Kichają, prychają, a w tych kulkach najczęściej te rzeczy zostają. Tam pod lasem, gdzie mniej więcej stoją te kostki takie podbrukowe, tak, te palety, no tam się zacznie wioska wikingów, tak? No i to też będzie spory obszar. Nie wiem dokładnie, ile tam metrów ona zajmie, ale to będzie 10 budynków, sala multimedialna, tak, taka, która przeniesie nas... I to też będzie na 27. No, powiem panu, że mam nadzieję, że będzie. No. Znaczy, prezes twierdzi, że będzie, a jak on coś tak się uprze, to wiem, że to jest realne. Oczywiście
tutaj jakieś różne oczka wodne, tak, różne tam tereny zielone, rekreacyjne, że można sobie usiąść, odpocząć. W tym roku uruchomimy tylko dwie atrakcje wodne. To będzie taki właśnie basen, gdzie będzie cztery zjeżdżalnie takie do wody i jedna taka potężna 13-metrowa zjeżdżalnia. Poniżej wszystko, tak? To wyniknie tak naprawdę już na sam koniec. Te wszystkie dmuchane rzeczy, które my będziemy rozstawiać, to są już, my mamy zaplanowane mniej więcej obszary, tak, gdzie one będą, ale dokładnie, precyzyjnie nie wiem, bo to potem jeszcze wyniknie, że będziemy musieli zrobić ścieżkę, że będzie tam trzeba doprowadzić jakąś tam wodę, prąd i tak dalej. 27 maja jest niezagrożone, o tak. Jasne. Także po kompleksie największego parku rozrywki na Pomorzu, na Pomorzu Zachodnim, tak. Oprowadzał nas Filip Korowacki. Dziękuję. Dziękuję również.